wystąpienie. Proszę Państwa, chciałbym, żebyśmy powitali jeszcze dwóch gości znamienitych, mianowicie pana admirała Marka Toczka. Panie admirale, bardzo nam miło. Oraz również znakomitego gościa, pana profesora Włodzimierza Bojarskiego. Pan doktor, witamy panie profesorze. Proszę państwa, i zbliżamy się do końca. Ale mamy również wspaniałego gościa. To pan Wacław Antoniak, wiceprezes Polskiego Związku Karate. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, chciałem przedstawić kilka spraw dotyczących polskiego sportu. Może wadze w porównaniu do problemów, które były przed chwilą poruszane, może to jest sprawa błaha, ale dla przyszłości narodu, dla przyszłości Polski to nie jest sprawa błaha, tylko podstawowa. Obecna władza, jak i poprzednia, poprzez zaniechania, poprzez niewłaściwe działania doprowadziły sport polski do pozycji katastrofalnej. Ma to również duży wpływ na sytuację zdrowotną naszego społeczeństwa. Funkcjonowanie naszego sportu opiera się o ustawę o sporcie, która jest niezgodna z polską konstytucją. W rażący sposób dzieli sportowców na lepszych i gorszych. Ci lepsi to są uprawiający dyscypliny olimpijskie. Ci gorsi to dyscypliny inne, których jest dosyć sporo. 1/3 polskich sportowców w związku z tym nie może liczyć na wsparcie ani organizacyjne, ani finansowe państwa, ani samorządów, w ramach których prowadzi swoją działalność sportową. Przepraszam Państwa, proszę trochę ciszej, albo w ogóle nie się mówi. Poprawki wprowadzić do ustawy, ale te poprawki z 2019 roku praktycznie niczego skutecznego nie dały. Dalej obowiązuje ustawa, która jest niezgodna z konstytucją i która wprowadza wiele zła, jeśli chodzi o polski sport. Drugim bardzo ważnym powodem naszej sytuacji sportowej, no tragicznej można powiedzieć, to jest to, że ponad 20 lat temu wprowadzono nauczanie tak zwane zintegrowane w szkołach podstawowych i w klasach pierwszych 1-3 nauczyciel uczy wszystkiego, między innymi powinien uczyć sportu. Nie ma o tym większości ci nauczyciele, w związku z tym, że nie są do tego całkowicie przygotowani, nie mają o tym pojęcia i praktycznie żadnych działań takich prosportowych, prozdrowotnych nie prowadzą. Prowadzi to do wielu patologii i ma konsekwencje takie, że młodzież nieprzygotowana do uprawiania w sposób zorganizowany ruchu bardziej choruje, jest bardziej podatna na różne zagrożenia obecnego, to co funkcjonuje w obecnym społeczeństwie i to przekłada się na dużo większe koszty związane z leczeniem osób, które no, nie są przygotowane do sprawnego funkcjonowania przez długie lata. Trzecim elementem negatywnym na jakość sportu było włączenie zawodu trenera do grupy zawodów objętych deregulacją. Była to tak zwana reforma Gowina. Spowodowało to znaczące obniżenie jakości szkoleniowców pracujących w polskim sporcie. Także jeśli chcemy poprawić rzeczywiście sytuację, jakość życia tego młodego społeczeństwa, a później no, ludzi dorosłych, bo to czego się Jasiu nie nauczył, to Jan nie będzie umiał. I jeśli nie zmienimy tego, to będziemy mieli coraz gorszej, że tak powiem, gorszego zdrowia,
bardzo dużą rzeszę ludzi, którzy wchodzą na rynek pracy, a potem no, powinni funkcjonować w kulturze i w gospodarce w sposób skuteczny. Dlatego proponujemy, żeby zmienić obecną ustawę o sporcie, wprowadzić obowiązek prowadzenia zajęć sportowych, normalnego wychowania fizycznego w klasach 1-3 i poprawić jakość poprzez zwiększone wymagania przy szkoleniu kadr szkoleniowych na potrzeby polskiego sportu i polskiego szkolnictwa. Obecnie tylko 2% osób w Polsce deklaruje, że uprawia regularnie sport. Jest to najgorszy wynik spośród wszystkich krajów europejskich. Ale za to ponad 60% deklaruje, że nie uprawia żadnej dyscypliny sportu w jakiejkolwiek formie, co jest również najgorszym wynikiem w Europie. Te dwa elementy, dwa wskaźniki pokazują, że osiągnęliśmy sytuację katastrofalną. Ma to również przełożenie na słabe wyniki sportowe. W latach 80. średnio mieliśmy ponad 20 medali uzyskiwanych na każdych igrzyskach. Teraz mamy w granicach 11. Na ostatnich igrzyskach mieliśmy 14 medali, a tylko dlatego, że jedna dyscyplina zdobyła aż 9. Pozostałe zdobyły, tak przypadkowe można powiedzieć, chociaż każdy medal to jest ciężka praca trenerów i zawodników, ale ilość w stosunku do naszych jakby możliwości jest skandalicznie niska. Ale nie medale się liczą, liczy się zdrowie społeczeństwa. I to jest ściśle związane z regularnym uprawianiem wysiłku fizycznego, takim jaki jest sport. Dlatego konieczna jest zmiana ustawy, wprowadzenie zajęć wychowania fizycznego właściwie prowadzonych w szkołach podstawowych i zwrócenie większej uwagi na to, co się dzieje w takiej dziedzinie jak sport. Dziękuję bardzo. Dziękuję.